dziś zaprezentujemy relację finału Złotego Kasku. To już 34. finał w ogóle, a 9. z kolei, który odbywa się we Wrocławiu. I także mistrzowskiego tytułu Złotego Kasku broni wrocławianin, zawodnik Sparty Polsa Wrocław, Dariusz Śledź. W tym roku w turnieju uczestniczą zawodnicy klubów pierwszo- i drugoligowych, którzy wykazali się najwyższą średnią punktową. W 1975 roku do tych turniejów wprowadzono ćwierćfinały, półfinały i cztery turnieje finałowe, w których sumowano wyniki i dopiero wtedy wyłaniano zwycięzcę. W 1962 roku było aż 8 turniejów eliminacyjnych i 2 turnieje finałowe, a najlepsi zyskiwali prawo do startu w eliminacjach do indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Rok 78, 82, 84 i 92, w tych latach organizowano tylko jeden turniej. Wynik nie decydował jednak już o żadnych nominacjach do kadry. Walczono o ten właśnie Złoty Kask. Natomiast dzisiaj główną nagrodą jest motocykl Jawa, ufundowany przez zakłady Polifarm Wrocław S.A. I na pewno to zmobilizuje dodatkowo całą szesnastkę do jeszcze ostrzejszej walki. Na starcie wszyscy najlepsi polscy żużlowcy. Z numerem pierwszym Krzysztof Okupski, Polonia Piła. Z numerem drugim Jarosław Olszewski, zawodnik Wybrzeża, Rafineria Gdańsk, drużyny doskonale spisującej się w pierwszej lidze żużlowej. Z numerem trzecim finalista Wojens Piotr Świst ze Stali Brunat Gorzów. Z numerem czwartym Jan Krzystyniak, zawodnik drugoligowej Polonii Piła, który na pewno w przyszłym sezonie będzie już w pierwszej lidze. Z numerem piątym ulubieniec wrocławskiej publiczności Piotr Baron, Sparta Polsat Wrocław. Z numerem szóstym najstarszy uczestnik tego finału Złotego Kasku, Roman Jankowski, jeżdżący kapitan Unii Leszno. Z numerem siódmym Jacek Golob, Polonia Jutrzenka Bydgoszcz, jeden z najlepszych zawodników ekstraklasy żużlowej. Z numerem ósmym Dariusz Śledź, Sparta Polsat Wrocław. Z numerem dziewiątym Mirosław Kowalik, zawodnik Apatora Elektrim Toruń. Z numerem dziesiątym Jacek Krzyżaniak, także zawodnik tego klubu, który walczy w tym sezonie o mistrzostwo naszej ligi żużlowej. A z numerem jedenastym najlepszy polski żużlowiec Tomasz Golob, Polonia Jutrzenka Bydgoszcz. Z numerem dwunastym waleczny zawodnik Adam Pawliczek, żużlowiec RKM Rybnik. Z numerem 13 najmłodszy uczestnik tego finału, 18-latek z Piły, z Polonii Piła, Rafał Dobrucki. Z numerem 14 Tomasz Bajerski, Apator Elektrim Toruń. Z numerem 15 młodzieżowy mistrz Polski Grzegorz Rępała, Unia Tarnów. Z numerem 16 jego brat Jacek Rępała, także z Unii Tarnów. I zawodnicy rezerwowi, których być może zobaczymy dzisiaj na torze. Marek Kępa, Motor Lublin. Mirosław Cierniak, wicemistrz młodzieżowy Polski Unia Tarnów. Jacek Gomulski, Start Gniezno. I Henryk Bem, RKM Rybnik. Za chwilę rozpoczynamy finał Złotego Kasku we Wrocławiu. Piotrek, należysz dzisiaj bez wątpienia do faworytów tego turnieju. Sprzęt dobrze przygotowany, ostatnio bardzo dobra forma. Powiedz, co sądzisz na ten temat, czy staniesz dzisiaj na pudle? No bardzo chciałbym, przyjechałem z jednym motocyklem. Drugi się nadaje do remontu. No, myślę, że będę walczył i naprawdę bardzo chciałbym stanąć na podium, a nawet to wygrać. Myślę, że wszyscy zawodnicy po to przyjechali, aczkolwiek muszę powiedzieć, że będzie naprawdę to bardzo trudne dla każdego. Rafał, to twoja pierwsza wielka impreza, taka poważna. Pierwszy finał Złotego Kasku. Jak się czujesz przed tą imprezą, powiedz? No, cóż mogę powiedzieć, no stremowany jestem na pewno troszkę, bo pierwszy raz w takiej stawce pojadę.
Praktycznie dzisiaj przyjechałem z nowym silnikiem, będę go testował. Jeżeli wszystko będzie w porządku, postaram się powalczyć. No, o które miejsce nie chciałbym mówić, w ogóle nie biorę tutaj się pod uwagę nawet w pierwszej ósemce. No po prostu postaram się, żeby wypaść w miarę pozytywnie i to jest praktycznie moim celem. Panie Romanie, trzykrotnie triumfował Pan w finale Złotego Kasku i dzisiaj także należy Pan do faworytów. No, chciałbym powalczyć tutaj we Wrocławiu, zająć jak najlepszą pozycję w Złotym Kasku. No jak będzie, zobaczymy. Jacek, to Twój piąty Złoty Kask z kolei, co? Taka okrągła rocznica. Tak, zgadza się. Piąty raz startuję w sumie w Złotym Kasku. Najlepsze miejsce zdobyłem bodajże szóste. Dwa razy byłem szósty, także będę się starał, aby poprawić te miejsce, nie? A powiedz mi, jak oceniasz dzisiejszy tor? Tak, będzie na nim walka? Podejrzewam, że będzie walka, chociaż jak na wrocławski tor jest bardzo twardy na całej szerokości toru. Przeważnie jak tu przyjeżdżałem, zawsze tor był bardzo szybki i dziurawy, ale dzisiaj naprawdę tor jest bardzo równy i twardy. Już za chwilę bieg pierwszy, inaugurujący turniej. W kasku czerwonym zawodnik drugoligowej Polonii Piła Krzysztof Okupski. Obok niego w kasku białym Jarosław Olszewski, reprezentant Wybrzeża Gdańsk. W kasku białym Piotr Świst, Stal Brunat Gorzów. I w kasku żółtym zawodnik Jan Krzysztyniak, również Polonia Piła. Dwóch zawodników drugoligowych, dwóch zawodników z pierwszej ligi. Zobaczymy, jak rozegrają ten bieg taktycznie zawodnicy Polonii Piła. Być może pokuszą się o jazdę w parze, tak aby poradzić sobie z pierwszoligowymi kolegami. Piotr Świst, jak było do przewidzenia, zawodnik ten znajduje się w bardzo dobrej formie na prowadzeniu. Na drugiej pozycji kolejny pierwszoligowiec Jarosław Olszewski. Trzeci Krzysztyniak i czwarty Krzysztof Okupski. Piotr Świst jest finalistą indywidualnych mistrzostw świata w Wojens. Jest dobrze przygotowany, ostatnio w bardzo dobrej formie. I zobaczymy, jak mu tam pójdzie. Ostatnio otrzymał silnik za awans do finału Mistrzostw Świata od ministra Mieczysława Wachowskiego. Nie ma kłopotów sprzętowych, bo to różnie bywało, jak Państwo wiedzą, w tym klubie Stali Brunat Gorzów. Rozmawiałem z Piotrem przed zawodami, powiedział, że wszystko powinno być dobrze. Jak na razie stawka rozciągnięta, duże odległości między zawodnikami, którzy jadą gęsiego. 3 punkty Świst, 2 punkty Olszewski i 1 Krzysztyniak. Wyścig drugi. W kasku czerwonym Piotr Baron, w kasku niebieskim Jacek Golob, w kasku białym Roman Jankowski i w kasku żółtym Dariusz Śledź. Wszyscy bardzo blisko siebie. Kto z tej prostej? Dariusz Śledź. Bardzo dobrze. Potrzebny jest sukces temu zawodnikowi. Nie awansował do finału Mistrzostw Świata w Wojens. Ostatnio troszeczkę może jeździł mniej równo, ale wszyscy przyzwyczaili się do tego, że pan Darek zdobywa punkty i dlatego mieli do niego może pretensje, ale to przecież świetny zawodnik. Dariusz Śledź, bardzo ofensywny. Drugi, także zawodnik z Sparty Polsat Wrocław, Piotr Baron, 4. junior świata, pierwsze miejsce w półfinale
światowym Julii i nie bez szans na podium w Mistrzostwach Świata Juniorów. Belgane na trzeciej pozycji. Roman Jankowski, najstarszy uczestnik turnieju. I na czwartej Jacek Golob. Coś niedobrego z Jackiem Golobem. Dariusz Śledź, Piotr Baron, Roman Jankowski i Jacek Golob. Bieg trzeci. I znowu mamy dwóch zawodników Apatora Elektrim Toruń. Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym i Mirosław Kowalik w kasku białym. Oprócz nich w kasku niebieskim Tomasz Golob, najlepszy polski żużlowiec. Bardzo kontrowersyjny, wzbudzający wiele emocji. I w kasku żółtym Adam Pawliczek z RKM-u Rybnik. Tomasz Golob, jak zwykle, bardzo ofensywnie, w tym pierwszym łuku, krótko przy samej murawie i jest na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Jacek Krzyżaniak, trzeci jest jego kolega klubowy Mirosław Kowalik, a na czwartej pozycji wojowniczy Adam Pawliczek. Tomasz Golob wygrywa w tym roku wszystko, co jest do wygrania. Mówi się także o tym, że stanie raczej na pewno na podium Mistrzostw Świata w Wojensk. I wszystko na to wskazuje. Klubowi, jego klubowi Polonii Jutrzenka Bydgoszcz nie idzie dobrze. Niestety klub ten walczy w tej chwili o utrzymanie się w żużlowej ekstraklasie. Natomiast Tomasz Golob jeździ po prostu wspaniale. Ostatnie okrążenie. Golob daleko w przodzie. Na drugiej pozycji Krzyżaniak. Trzeci jest Kowalik. I czwarty Adam Pawliczek, do końca nie odpuszczający walki o jeden punkt. Tomasz Golob, 3 punkty, 2 punkty, Krzyżaniak i 1 punkt, Kowalik. Bieg czwarty i znowu bieg, który zapowiada się bardzo interesująco. Trzech juniorów i jeden senior i w dodatku dwóch braci. Jacek Rępała w kasku białym, Grzegorz Rępała w kasku czerwonym, Tomasz Bajerski w kasku niebieskim i Rafał Dobrucki w kasku żółtym. Faworytem wydaje się być Jacek Rępała, senior, ale jego brat Grzegorz jest w doskonałej formie. Ostatnio zdobył tytuł mistrza młodzieżowego Polski. Bardzo dobry start Jacka Rępały. Obejrzał się, gdzie jest brat. A Grzegorz Rępała jest na drugiej pozycji. Na trzeciej znajduje się Tomasz Bajerski. A czwarty Rafał Dobrucki, który atakuje w tej chwili Bajerskiego. Dobrucki, 18-latek z drugoligowej Polonii Piła. Rewelacja zawodów w Tarnowie, tych młodzieżowych mistrzostw Polski. Zajął tam niespodziewanie trzecie miejsce. Zawodnik ten startuje dopiero na torach żużlowych od 2 lat i robi ogromne postępy. I niektórzy wróżą mu karierę na miarę Tomasza Goloba. Przypomnę, że jest synem bardzo dobrego niegdyś żużlowca Zdzisława Dobruckiego, który teraz jest jego trenerem. Tymczasem do mety zmierza Jacek Rępała przed swoim młodszym bratem Grzegorzem Rępałą. Trzeci jest Tomasz Bajerski, jak zawsze waleczny zawodnik. Trochę miał kłopotów w tym sezonie. Najpierw kontuzja, później operacja wyrostka robaczkowego, ale jeździ. Jacek Rępała, Grzegorz Rępała i Tomasz Bajerski.
Rozpoczynamy drugą serię wyścigów. W kasku czerwonym znowu widzimy Rafała Dobruckiego. W kasku niebieskim jego kolega klubowy z Polonii Piła Krzysztof Okupski. W kasku białym Piotr Baron i w kasku żółtym Mirosław Kowalik. Walczy Dobrucki i proszę, obronił się przed atakiem Barona, który wystartował chyba najlepiej z całej stawki. Baron na drugiej pozycji, pierwszy Dobrucki, trzeci jest Mirosław Kowalik i czwarty Krzysztof Okupski. A więc proszę, jak radzi sobie drugi wicemistrz młodzieżowy Polski, Rafał Dobrucki. To jest naprawdę ogromny talent. Bardzo ambitny. Do tej pory nie miał na całe szczęście jeszcze żadnego upadku, bo jest to bardzo ważne dla młodego zawodnika, aby na samym początku kariery nie zaszedł jakiś incydent, który może spowodować pewien uraz psychiczny. Jeździ ofensywnie, nie boi się i proszę, w tej chwili znajduje się na prowadzeniu. Na drugiej pozycji za nim Piotr Baron, który chyba jeszcze nie może się odnaleźć po tym szczycie formy w Giulii. Na trzeciej pozycji Mirosław Kowalik. Wyścig szósty. W kasku czerwonym Tomasz Bajerski. W kasku niebieskim Jacek Krzyżaniak. W kasku białym Jarosław Olszewski. I w kasku żółtym Roman Jankowski. Jeszcze ostatnie sekundy przed startem. Próbują maszyny. Zdenerwowany Tomasz Bajerski, ale to zawodnik zazwyczaj występujący na luzie. Ważny dla niego występ, ale on ma jeszcze czas i jest młodzieżowcem. Tomasz Bajerski w czerwonym kasku na wewnętrznej części toru. Tym razem bardzo dobrze wystartował Krzyżaniak. Pociągnął na kole Tomasza Bajerskiego, ale wszedł między nich. W kasku żółtym Roman Jankowski. Pierwszy Krzyżaniak, drugi Jankowski, trzeci Olszewski i czwarty Tomasz Bajerski. A więc wreszcie mamy walkę przez kilka biegów. Ten, kto wygrał start, prowadził. Teraz jest podobnie, ale tutaj tasuje się stawka. Rekord toru wynosi 65,5 sekundy, ustanowiony w maju przez Joe Screena. Na razie czasy o prawie 3 sekundy gorsze. Najlepszy czas uzyskał Dariusz Śleć w biegu drugim, 67 sekund. Znowu duże odległości. Prowadzi Jacek Krzyżaniak przed Romanem Jankowskim. Na trzeciej pozycji jest Olszewski i czwarty wojujący Bajerski. Bieg siódmy, a zobaczymy w nim w kasku czerwonym Tomasza Goloba, w kasku białym brat Tomka Jacek Golob, w kasku niebieskim Grzegorz Rępała i w kasku żółtym Piotr Świst. I znowu ten sam obrazek, doskonały, ofensywny start Tomasza Goloba, ale
tu po wewnętrznej atakuje niesamowicie Grzegorz Rępała, ale ściął ostro. Wystraszył się chyba trochę Grzegorz, ale teraz ma znowu szansę, bo szeroko poszedł Jacek. Doskonale przygotowany sprzęt Tomasza Goloba, przepraszam, pomyliłem się z Jackiem, Tomasza Goloba, ale trzeba powiedzieć, że Grzegorz Rępała rzeczywiście znajduje się w szczytowej formie i to bardzo dobry prognostyk przed finałem Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Elgane w Norwegii. Na trzeciej pozycji brat Tomka Jacek, który miał rewelacyjną pierwszą połowę sezonu, teraz troszeczkę słabiej, nie awansował do finału Mistrzostw Świata, być może troszeczkę to przyblokowało tego zawodnika, ale spodziewamy się tu po nim jeszcze na pewno ogromnej walki, ponieważ jest niesamowicie waleczny. Na czwartej pozycji tymczasem niespodziewanie Piotr Świs i proszę, w tej chwili atakuje Jacek Golob, drugą pozycję, Tomasz Golob, Grzegorz Rępała i Jacek Golob. Bieg ósmy. Niestety pecha miał Adam Pawliczek, przekroczył czas 2 minut i został wykluczony przez sędziego zawodów. Zastąpi go rezerwowy Marek Kępa w kasku białym, w kasku czerwonym Jan Krzystyniak, w kasku niebieskim Dariusz Śledź i w kasku żółtym Jacek Rępała. Śledź i Rępała wygrali swoje biegi i teraz na pewno będą ze sobą walczyć o zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku. Marek Kępa niespodziewanie był na prowadzeniu po wyjściu z tego łuku, ale w tej chwili przedarł się Jacek Rępała. Atak po wewnętrznej, niesamowicie walczącego dziś Dariusza Śledzia, próbował z lewej, a teraz z prawej, po zewnętrznej, objeżdża Marka Kępę, który tak doskonale wystartował, ale prowadzi Jacek Rępała, oglądający się teraz, gdzie jest przeciwnik, gdzie się znajduje, wykorzystuje teraz moment zbliżenia się Dariusz Śledź, ale oddalił się Rępała. Śledź na drugiej pozycji, za Rępałą, jeszcze nie da rady. Zobaczymy, ostatnie okrążenie. Siedzi coraz bliżej, zbliża się Dariusz Śledź, ustrzydlony w tej chwili dopingiem wrocławskiej publiczności, ale Jacek Rępała cały czas na przodzie, jeszcze ostatni moment i jest Jacek Rępała, Dariusz Śledź i trzeci. Marek Kępa. Bardzo ciekawy bieg dziewiąty. W kasku czerwonym Roman Jankowski, w kasku niebieskim Jacek Rępała, w kasku białym Krzysztof Okupski i w kasku żółtym Tomasz Golob. Po dwóch seriach na prowadzeniu Tomasz Golob i Jacek Rępała po 6 punktów i za chwilę walczyć będą o kolejne zwycięstwo właśnie w tym biegu. Na trzeciej pozycji ex aequo z Jackiem Krzyżaniakiem Dariusz Śledź po 5 punktów, następnie Grzegorz Rępała 4 punkty, Piotr Baron 4 punkty, Jarosław Olczewski 3 punkty, Piotr Świs 3 punkty i Roman Jankowski także 3 punkty zajmujący 9 miejsce i to na razie wystarczy. W tej chwili liczyć się będzie pierwsza piątka. Tomasz Golob w bezpośrednim pojedynku z Jackiem Rępałą. Mówiło się tutaj w kuluarach, że motocykl stanowiący główną nagrodę w tym turnieju Złotego Kasku może przypaść tylko jednemu zawodnikowi, Tomaszowi Golobowi.
ale wszystko jest w żużlu możliwe. Wiedzą Państwo, czasami defekt motocykla, jakaś drobna wywrotka, traci się punkty i może zwyciężyć przeciwnik. Ale trzeba przyznać, że Tomasz Golob jest w tym sezonie naprawdę niesamowity. Za chwilę start do biegu 9. I niestety nie wytrzymał napięcia Roman Jankowski. Najstarszy zawodnik tego turnieju, 37 lat, reprezentant Unii Leszno, trzykrotnie zdobywał złoty kask. Lubi jeździć we Wrocławiu. Szkoda, że w tym swoim drugim starcie nie wytrzymał. Jeszcze raz start do tego 9. wyścigu. Pretensje wśród wrocławskiej publiczności do sędziego, że trochę za długo trzymał zawodników na starcie i dlatego też tak doświadczony zawodnik jak Roman Jankowski wjechał w taśmę, a to przecież takiemu wyjadaczowi jak Jankowski zdarza się bardzo rzadko. Miał kłopoty z motocyklem Tomasz Golob, zachodziła obawa, że może spalił sprzęgło, ale już jest na starcie w kasku żółtym, a za Jankowskiego startuje Jacek Gomulski w kasku czerwonym. Tomasz Golob na prowadzeniu, na drugiej pozycji Gomulski, dopiero trzeci jedzie Rympała i czwarty Krzysztof Okupski. Tomasz Golob na drugiej pozycji, utrzymuje się ciągle Gomulski, gdzie? A Rympała przypuścił atak na drugą pozycję, ale obronił się Gomulski, teraz powinien nastąpić następny atak. I jeszcze raz, bardzo umiejętnie jedzie Gomulski. A niezagrożony Tomasz Golob mknie po 3 punkty i umocni się na prowadzeniu. Ostatnie okrążenie, ciągle Gomulski przed Jackiem Rympałą. Tomasz Golob w Leśnie zdobył ze swoim bratem tytuł mistrza Polski par klubowych, jeździł jak zwykle doskonale. Jest to naprawdę wspaniały zawodnik. Znowu na jednym kole, w ostatniej chwili jeszcze atakował Rympała, ale nie dał rady. Golob, Gomulski i Rympała. Wyścig 10. W kasku czerwonym pechowy Adam Pawliczek, w kasku niebieskim Piotr Baron, w kasku białym Grzegorz Rympała i w kasku żółtym Jarosław Olszewski. Pojedynek dwóch młodzieżowców, Barona z Rympałą i dwóch doświadczonych zawodników, 30-latek Adam Pawliczek i 25-letni Jarosław Olszewski. Wreszcie zaczęła się walka na tym torze. Najwyższy był czas, wspaniały pojedynek. Niesamowicie bojowy Adam Pawliczek, Grzegorz Rympała, Piotr Baron na czwartej pozycji dopiero, a prowadzi Grzegorz Rympała. Przepraszam, Adam Pawliczek zsunął mu się pokrowiec z hełmu. To jest Adam Pawliczek, którego znamy z bojowej jazdy w drugiej lidze w RKM Rybnik. Goni go Grzegorz Rympała na trzeciej pozycji Jarosław Olszewski i czwarty jest
Piotr Baron. Adam Pawliczek, 3 punkty. Grzegorz Rympała, 2 punkty i 1. Jarosław Olszewski. Przed Państwem bieg 11, a więc mijamy już półmetek finału Złotego Kasku. W kasku czerwonym Dariusz Śledź, który ma 5 punktów w swoim dorobku dzisiaj. W kasku niebieskim obok niego Mirosław Kowalik, 2 punkty. Piotr Świst, tylko 3 punkty w kasku białym. I Tomasz Bajerski, 1 punkt w kasku żółtym. A na razie na czele oczywiście Tomasz Golob, 3 zwycięstwa, 9 punktów. Drugi jest Jacek Rępała, 7 punktów. Na trzeciej pozycji jego brat Grzegorz Rępała, 6 punktów. I czwarty Dariusz Śledź, 5 punktów razem z Jackiem Krzyżaniakiem. I Dariusz Śledź ma w tej chwili szansę poprawić jeszcze swój dorobek punktowy. Dariusz Śledź od startu na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Mirosław Kowalik. Trzeci jest Piotr Świst i czwarty Tomasz Bajerski. Młody zawodnik, aczkolwiek mówi się o tym, że jego talent nie rozwinął się tak jak jego kolegi Tomasza Goloba, ale jeszcze myślimy, mamy nadzieję, że czas Tomka Bajerskiego nadejdzie. Startuje w Danii. Ściga się tam z najlepszymi żużlowcami świata, poznaje wszystkie sztuczki, triki i to na pewno procentuje z dużą przewagą. Doskonały znowu dzisiaj Dariusz Śledź. Na drugiej pozycji Kowalik, który walczy o nią bardzo ze Świstem. Świst na trzeciej pozycji i czwarty Bajerski. Dariusz Śledź, 3 punkty, 2 punkty Kowalik i 1 Piotr Świst. Bieg 12 kończący trzecią serię. Rafał Dobrucki w kasku czerwonym. Zobaczymy, czy i tym razem pokusi się o zwycięstwo. Jan Krzystyniak w kasku niebieskim, w kasku białym. Jacek Krzyżaniak i w kasku żółtym. Zawodnik, któremu dzisiaj się niespecjalnie udaje. Jacek Gollop. A na czele znajduje się brat Jacka, Tomasz Golob, 3 biegi, 3 zwycięstwa, 9 punktów. Drugi jest Dariusz Śledź, 8 punktów i jedno oczko mniej od Śledzia. Na trzeciej pozycji Jacek Rępała, 7 punktów. To pierwsza trójka dzisiejszego turnieju o Złoty Kask. Dobrze wystartował Dobrucki, ale zamknął go tam Krzystyniak, a na prowadzeniu Jacek Krzyżaniak. Ten zawodnik jeździł bardzo dobrze w poprzednim sezonie, zdobywał dużo punktów dla Apatora, ale później troszeczkę kłopotów, kłopoty sprzętowe także, nierówna forma. I, ale na dzisiejszej imprezie widzimy go jak za dawnych lat. Na prowadzeniu Jacek Krzyżaniak. Drugi jest Jacek Golob. Trzeci Jan Krzystyniak i czwarty Rafał Dobrucki, który tym razem jedzie na ostatnim miejscu. Jacek Krzyżaniak. 26-latek z Apatora Elektrim Toruń na prowadzeniu i nieustępliwy, zawzięty
Jacek Golob nie da rady. Drugi Golob, a trzeci Jan Czystyniak. Tomasz Bajerski w kasku żółtym, Krzysztof Okupski. Jacek Golob na pierwszym miejscu, drugi Adam Pawliczek. O trzecie miejsce walczyli Tomasz Bajerski z Krzysztofem Okupskim. Jacek Golob jest na pewno trochę rozbity po tym półfinale światowym w Bradford. Bardzo liczył, że awansuje do finału. Nie udało się, panie Jacku, ale to nie powód jeszcze, żeby tak nad tym rozpaczać. To jest młody zawodnik, 25-letni, jeszcze dużo czasu przed nim. Poza tym miał parę upadków, ale pozbierał się po nich, ale jak widać troszeczkę jeździ gorzej niż w pierwszej części sezonu. Jacek Golob na pierwszej pozycji, na drugiej jest Adam Pawliczek, na trzecim miejscu Tomasz Bajerski i czwarty 34-latek z Polonii Piła, Krzysztof Okupski, bardzo skuteczny w drugiej lidze, a bez większych sukcesów indywidualnych. Golob, Pawliczek i Bajerski. Przed państwem arcyciekawy wyścig, 14. Zmierzą się w nim Tomasz Golob w kasku żółtym z Dariuszem Śledziem w kasku białym. Tomasz Golob 9 punktów, pierwsze miejsce jak do tej pory. Dariusz Śledź 1 punkt mniej, 8 punktów. Pojadą jeszcze oprócz tego w kasku niebieskim Rafał Dobrucki i w kasku czerwonym Jarosław Olszewski. 25-latek, zawodnik Wybrzeża, Rafineria Gdańsk, który słynie z doskonałego startu, potrafi także doskonale znaleźć się w pierwszym łuku, ale jeżeli przegra start, to już jest gorzej. Ale uwaga kibiców skupia się na pojedynku Tomasza Goloba i Dariusza Śledzia. Tomasz Golob spokojny, skoncentrowany, on wie, jak jest silny. Dariusz Śledź widać troszeczkę zdenerwowany, bardzo ważny dla niego start. Przecież pan Darek broni tytułu sprzed roku, kiedy to zdobył złoty kask. Ogromny doping wśród publiczności. Gromkie Darek, Darek. Ale Tomasz Golob z kolei nie potrzebuje dopingu. On czy się na niego gwizdże, czy klaszcze, jeździ doskonale. Lepszy start Tomasza Goloba. I znowu Tomasz Golob na pierwszej pozycji. Drugi jest Śledź, trzeci Olszewski. I czwarty w tej stawce Rafał Dobrucki. Tomasz Golob dał koncert jazdy w półfinale światowym w Pradze. Tam pokonał całą czołówkę i pokazał, że jego zwycięstwa w naszej lidze, w lidze duńskiej, nie są przypadkowe. To jest w tej chwili już zawodnik formatu światowego. Ścisła czołówka. Dariusz Śledź, który w Pradze pojechał słabiej, nie dał rady, nie miał szans tam wtedy z Golobem. Tutaj próbuje walczyć, ale Tomasz Golob, zawodnik doskonały, technicznie poprawiający się,
dosłownie z sezonu na sezon prowadzi pewnie, ale obejrzał się jednak. Tomasz Golob, Dariusz Śledź i trzeci Jarosław Olszewski. Wyścig 15. W kasku czerwonym Jacek Rępała, w kasku niebieskim Piotr Świst, w kasku białym Jacek Krzyżaniak i w kasku żółtym Piotr Baron. A w tym wyścigu 14. Tomasz Golob, wygrywając, uzyskał czas 67 sekund i tym samym wyrównał najlepsze osiągnięcie dnia dotychczasowe Dariusza Śledzia, który uzyskał także czas 67 sekund w swoim drugim starcie. Przepraszam, w drugim biegu, kiedy to zwyciężył. Na prowadzeniu znajduje się Tomasz Golob, 12 punktów przed Dariuszem Śledziem, 10 punktów, a za chwilę swoje kolejne punkty powinien zdobyć Jacek Rępała, jeżeli chce włączyć się do walki z tą dwójką, Tomaszem Golobem i Dariuszem Śledziem. Bardzo dobrze Świst i Krzyżaniak. Krzyżaniak pierwszy, drugi jest Piotr Baron, na trzeciej pozycji Piotr Świst i czwarty, niespodziewanie wytrącony z rytmu, Jacek Rępała. Jeżeli pan Jacek nie będzie walczył, będzie to dużą stratą dla niego ta czwarta pozycja. Powinien zdobyć chociaż jeden punkt, ale znamy ambitnego kapitana unitarnu. On także nigdy się nie poddaje. Dlatego chłopaka żużel jest wszystkim. Prowadzi stawkę Jacek Krzyżaniak. Jeszcze jedno okrężenie. Drugi Piotr Baron. Trzeci Świst. I dalej Rępała. Atak Śwista na drugą pozycję. Trzyma, ciągnie, jeszcze wewnętrzna powinna tam być, nie? Pierwszy Jacek Krzyżaniak, drugi Piotr Baron i trzeci Piotr Świst. Wyścig 16. W kasku czerwonym Mirosław Kowalik, w kasku niebieskim Roman Jankowski, w kasku białym Jan Krzystyniak i w kasku żółtym Grzegorz Rępała. Roman Jankowski i po wewnętrznej. Niesamowicie dzisiaj waleczny Grzegorz Rępała, ale Jankowski obronił się. Roman Jankowski, Grzegorz Rępała, Jan Krzystyniak i Mirosław Kowalik. 25-latek, zawodnik Apatola Elektrym Toruń. Ma za sobą starty w lidze angielskiej, jest także doskonałym technikiem. Ale dobrze jeździ w lidze, natomiast tutaj jakoś w turniejach indywidualnych bez większych szans. Roman Jankowski, posiadający bardzo szybką maszynę, kiedy uda mu się od startu objąć prowadzenie, bardzo trudno go wyprzedzić. Na drugiej pozycji nierezygnujący Grzegorz Rępała i na trzeciej Jan Krzystyniak. O.
rozpoczynamy ostatnią serię biegów. Bieg 17. Ale zanim podam Państwu skład, jeszcze krótka informacja. Jacek Krzyżaniak zajmuje drugie miejsce z 11 punktami. O jeden punkt ma mniej od Tomasza Goloba. Dariusz Śledź 10 punktów, trzecie miejsce, czwarty jest Grzegorz Rępała, 8 punktów, na piątej pozycji brat Grzegorza Jacek z 7 punktami, następnie trzech zawodników, którzy mają na swoim koncie po 6 punktów, Piotr Baron, Roman Jankowski i Jacek Golob. Bieg 17. Krzysztof Okupski w kasku czerwonym, Dariusz Śledź w kasku niebieskim, Grzegorz Rępała w kasku białym i Jacek Krzyżaniak w kasku żółtym. Bardzo ważny bieg dla Krzyżaniaka i Grzegorza Rępały. A także oczywiście dla Dariusza Śledzia. W tej serii decydują się już losy złotego kasku. Dariusza Śledzia, tym razem wyczuł moment podniesienia się taśmy, ale nic to nie dało już, nie da. Trzyma Śledź, przepraszam, na chwilę zagroził mu Krzyżaniak, ale Śledź jest przed Krzyżaniakiem. Po doskonałym starcie Dariusz Śledź na prowadzeniu, Jacek Krzyżaniak, który dzisiaj odnalazł swoją wielką formę, na drugiej pozycji, na trzecim miejscu Grzegorz Rępała i czwarty Krzysztof Okupski. I wszyscy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu trzymają kciuki za Dariusza Śledzia. Nie dogoni go już chyba Jacek Krzyżaniak. Trzeci będzie także chyba Grzegorz Rępała. Stawka już się rozrzedziła. Duże odległości między prowadzącym Dariuszem Śledziem, nie ma w tej chwili już walki na torze. Jadą zawodnicy po punkty, tak jak się podzielili. Dariusz Śledź, Jacek Krzyżaniak i Grzegorz Rępała. Wyścig 18. Mirosław Kowalik w kasku czerwonym, Jarosław Olszewski w kasku niebieskim, Jacek Gollop w kasku białym i Jacek Rępała w kasku żółtym. A Dariusz Śledź dzięki temu zwycięstwu w poprzednim biegu ma 13 punktów, zrównał się liczbą punktową z Jackiem Krzyżaniakiem i będziemy mieli wyścig dodatkowy. Oczywiście czekamy jeszcze na start Tomasza Goloba, który w tej chwili znajduje się na trzecim miejscu, ale ma jeszcze jeden bieg. Grzegorz Rępała na czwartej pozycji z 9 punktami. Zaraz zobaczymy, jak pojedzie jego brat Jacek, który miał do tej pory 7 oczek. Jacek Rępała na zewnętrznej części toru w kasku żółtym. Obok niego Jacek Golob w kasku białym. Olszewski w niebieskim i Kowalik w czerwonym. Tym razem Olszewski przypomniał sobie swoje dobre starty. Ale Kowalik na pierwszej pozycji. Drugi Olszewski. Trzeci Rępała. I czwarty Jacek Golob. I musi teraz Jacek Rępała rwać do przodu. Przynajmniej zdobyć tą drugą pozycję. Ale trudno będzie dogonić Mirosława Kowalika. Mówiłem Państwu, że kiedy ten zawodnik wyjdzie na pierwsze miejsce, to wtedy już bardzo trudna sprawa dla goniących go. Mirosław Kowalik, Jarosław Olszewski, Jacek Rępała i Jacek Golob wygrał swój poprzedni bieg, a teraz znowu gorzej, ale teraz wykorzystał
błąd, zawahanie się Jacka Rępały, ale nie przejdzie go chyba. Tak jest, kolejność utrzymana. Kowalik, Olszewski i Jacek Rępała. Bieg 19. W kasku czerwonym Piotr Świst, w kasku niebieskim Adam Pawliczek, w kasku białym Rafał Dobrucki i w kasku żółtym Roman Jankowski. Jankowski ma 6 punktów, Dobrucki 3, Pawliczek i Świst po 5. A wszyscy już czekają na wyścig ostatni z udziałem Tomasza Goloba, który walczyć będzie o pierwsze miejsce i o motocykl Jawa ufundowany przez Polifarm Wrocław S.A. Oj! Było bardzo niebezpiecznie w tym łuku, ale na całe szczęście nic się nie stało. Pawliczek z Dobruckim, ale wyszli z tego obronną ręką. Prowadzi Piotr Świst. Na drugiej pozycji jest nieustępliwy Roman Jankowski, trzeci Pawliczek i czwarty Dobrucki. Piotr Świst powinien na zakończenie swojego występu w dzisiejszym turnieju zdobyć 3 punkty. Roman Jankowski na drugiej pozycji i trzeci jest Adam Pawliczek. Roman Jankowski triumfował w turniejach Złotego Kasku 3-krotnie. Przypominam, jest rezerwowym na Mistrzostwach Świata w Wojens. Piotr Świst, Roman Jankowski i Adam Pawliczek. Państwem wyścig 20, który zdecyduje o tym, kto zdobędzie dzisiaj motocykl Jawa ufundowany przez Polifarm Wrocław S.A. Piotr Baron w kasku czerwonym, on już nie liczy na tą nagrodę. Tomasz Bajerski w kasku niebieskim, także nie. Tomasz Golob w kasku białym, on na pewno do tej pory wszystkie wygrane biegi, 12 punktów ma na swoim koncie. I Jan Krzystyniak w kasku żółtym. I tutaj, jeżeli nic się nie stanie, mówię o defekcie maszyny, to tylko Tomasz Golob w kasku białym z numerem 11 na plastronie. Już na pierwszym miejscu, ale tym razem podjął z nim walkę młody Tomasz Bajerski. Ale już w tej chwili trzech zawodników za plecami Tomasza Goloba jeszcze razem. Natomiast Tomasz Golob jest bezkonkurencyjny. Bardzo chcielibyśmy, aby utrzymał tą swoją niesamowicie wysoką formę do Mistrzostw Świata w Wojens. A wtedy naprawdę może być ogromna niespodzianka, jeżeli można mówić tu o niespodziance w wykonaniu Tomasza Goloba. Na drugiej pozycji Bajerski, na trzecią przeszedł Baron, a czwarty jest Krzysztyniak. Podniesiona pięść w geście zwycięstwa widzieli Państwo Tomasza Goloba. Ostatnie metry. Jeszcze wejście w łuk. I za chwilę będzie na pewno jazda na jednym kole. Tomasz Golob, Tomasz Bajerski i trzeci Piotr Baron. Tomasz Golob zwycięzcą turnieju o Złoty Kask i zdobywcą motocykla Jawa.
Na zakończenie dzisiejszych zawodów Jacek Krzyżaniak w kasku niebieskim i obrońca tytułu zeszłego roku Dariusz Śledź w kasku żółtym walczą o drugie miejsce. Obaj zawodnicy mieli równą ilość punktów, po 13, i dlatego o miejscu musi rozstrzygnąć wyścig dodatkowy. Bardzo dobrze wyszedł Dariusz Śledź. Jak już mówiłem Państwu, bardzo potrzebny mu był sukces po chwilowym załamaniu formy. Dariusz Śledź, goniący go Jacek Krzyżaniak. Jacek Krzyżaniak zaprezentował się dzisiaj naprawdę doskonale. Jak gdyby zupełnie nie ten sam zawodnik, którego widzieliśmy w meczu ligowym ze Spartą Wrocław. Ale mówi się także, że Jacek Krzyżaniak zakupił nowy motocykl od Pera Jonssona, który, przypominam Państwu, sparaliżowany, przybywa na intensywnej rehabilitacji. Dlatego też jedzie tak dobrze. Ale w tej chwili nie zagrozi już Dariuszowi Śledziowi. Ogląda się Śledź, zobaczył. Ogromna różnica, spokojnie. I cieszy się. Doskonały zawodnik Sparty Polsat, Dariusz Śledź. Szczęśliwy zwycięzca finału Złotego Kasku Tomasz Golob odebrał puchar z rąk prezesa Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Zygmunta Solorza. Prezes zakładów Polifarb S.A. pan Edward Płatek przekazał zawodnikowi Polonii Bydgoszcz motocykl Jawa, który był główną nagrodą w turnieju. Panie Jacku, czy znowu powrót do wielkiej formy? Mam nadzieję, że to jest powrót do wielkiej formy. Tym razem wyszło dobrze, pierwszy raz w tym sezonie. Cieszę się bardzo. Darek, walczyłeś dzisiaj jak lew, ale chyba Tomasz Golob był poza konkurencją, powiedz. Tak, ja myślę, że w ogóle Tomek jest najlepszy, no ale no coś trzeba robić, żeby mu dorównać. Panie Tomku, był pan dzisiaj po prostu bezkonkurencyjny i tak już jest od dłuższego czasu. To jest doskonały prognostyk przez wojen, co? Żeby tak. Nie zapraszać, ale... Moje przygotowania trwają i myślę, że jeszcze szybszy będę miał motocykl wojen. Jak na razie pracujemy wspólnie z ojcem na to, ażeby wojen był jak najlepszy wynik, żeby w końcu Polska odetchnęła od tej klęski, nędzy i żeby obojętnie, który zawodnik, nie mówię, że to ja będę, ale żeby ja lub Piotr Świst czy Jankowski w końcu znaczyli coś w tym sporcie speedwayu na świecie.